Witam Was serdecznie dzisiaj, moi drodzy, słuchajcie, Brother 9020 od widza. Zobaczymy, jaka jest jego jakość wydruku. Aha. Właśnie o tym myślałem. Ktoś mi napisał w komentarzu, czy mnie nie denerwują te drzwiczki. Szczerze, powiem Wam szczerze, że od tak długiego czasu piszczą, że pewnie już tego nie słyszę, tylko Wy. Nie mam nic innego dzisiaj. Mam kontakt, ale zobaczmy. Wszystko wywiozłem do domu, bo coś tam jeszcze robiłem. To jest do potencjometrów, to nie służy, broń Boże, do smarowania zawiasów. Czy zda egzamin? Spenetruje to? Może być? Będzie mi trochę głupio przez najbliższy czas, bo moja percepcja przyzwyczaiła się do tego. Moja strefa komfortu była piszcząca, że ktoś przychodził i było słychać, ale chyba z 10 lat mówię, to jak mniej więcej, to chyba kiedyś tylko i wyłącznie przez to, że klienci lubieli wbiegać tędy i do mnie przykręciłem kawałek za takie właśnie dechy. Dobra, mniejsza o to, nie piszczy. Zabieramy się teraz za to urządzenie, które przysłał nam widz, któremu spróbowałem jakoś pomóc, wysłałem mu nawet bębny do testu. List przewozowy, żeby nie było widać. Bębny do testów, ale to nic nie pomogło. Teraz ocenię to po swojemu, bo wiadomo, jeżeli chodzi o zdjęcia, które mi wysyłacie, to muszę to po swojemu zobaczyć, co tu dokładnie jest. Te drukarki mimo wszystko bardzo lubię. A to są te dwa bębny, które ja wysłałem na test. Podobno po założeniu nie zmieniło to kompletnie nic. A sama drukarka, że ja bardzo lubię firmę Brother, z uwagi na to, że fajnie to naprawiać i można to naprawiać, a ona podobno nie ma dużego przebiegu, to musimy zobaczyć. Fusery naprawiałem, czyli nawet nagrywałem film kiedyś z naprawy modułu bębna w tego typu urządzeniu. Zróbmy tak. Gdzieś tu wepniemy się w energię. Nawet papier jest. DCP 9020 ADF, bardzo tanie tonery o oznaczeniu TN241, moduły bębna DR241. Wszystkie materiały bardzo tanie, a ta sprawia pewien problem. Pewien problem i zaraz zobaczymy, jaki dokładnie on jest. Ten problem. Moduły bębna jeszcze są, widzicie, w oryginale. Ten żółty przykładowo, tak? Ten moduł jest jeszcze w oryginale. Ten jest oryginalny, jak i chyba również czarny, też jest oryginalny. Mamy jeszcze pas transferowy, ale dobrze, ja muszę to zobaczyć na własne oczy. Zobaczymy, jak to dokładnie, może jakieś światło jeszcze jedno włączę. Nie to. O, więcej światła będziemy mieć, to zobaczymy, co dokładnie wyprawia się, jaka jest jakość wydruku. Te drukarki, mówię, no tutaj poza bębnem i tonerem jedyną rzeczą, którą ja robiłem, to był fuser, czyli moduł utrwalający, nawet film nagrywałem, wymieniałem tam grzałkę, ból znikał. Zróbmy tak i zróbmy wydruk testowy. Zobaczmy, jak on się nam pokaże, co możemy dla niej zrobić. Jeżeli bębny nie pomagają, jeżeli to nadal kiepsko obrazuje, nie musieli zobaczyć na pas transferowy, ale z tego, co mi chyba Wicy opisywał, to ona nie ma jakiegoś znacznego przebiegu, także nie sądzę, żeby to już się zużyło. Mam tu w dwóch firmach te drukarki, które osobiście na wyjazd sprzedałem. Uwierzcie mi, ja tam trzy komplety bębnów naprawiałem. Aha, duplex. Naprawiałem im już fuser, bo też grzałka była znacznie zużyta. Poza tym, że komunikaty o niskim i już o wysokim zużyciu modułu jest, to nic się nie dzieje. Wiecie co? Powiem Wam tak. Nie jest to idealny wydruk. Czarny jest, moim zdaniem, do dupy. Nie jest tak na mocno natłuszczony, nie ma jaskrawości i są pewne smugi. Wiem, że bęben był wymieniany, ja to doskonale rozumiem. Ale teraz pytanie, czy ten toner? Założę tylko toner. Gdzieś mam na pewno. Muszę mieć. Chociaż ostatnio tego więcej sprzedałem, ale muszę mieć. Ja założę nowy toner.
Zobaczmy, czy tam na pomoże. Może jest już schyłek tonera. Może jest niezbyt dobrej już jakości zużyty. Nie wiem, jakiego stanie. Patrzałem nawet tam na licznik. Po wałku tym właśnie, tym deweloperze, tym co nakłada na bęben światłoczułów, widać, że nie ma dość dużej ilości proszku. Słuchajcie, objawnie pokazuje na to, żebym kurde, krótko mówiąc, był już zużyty w większości. Brak wkładu pokazuje teraz. No dobra. Cuda na kiju. Widzę, że więcej zmarudzę przy tej drukarce, jeżeli już przy nowym tonerze założonym pokazuje nam identyczną sytuację. A teraz brak wkładu. Wymień wymień kasetę z tonerem. Ten jest znacznie mocniej da. To jest nowy, znacznie mocniej ma ten wałek pokryty proszkiem. I teraz spróbujmy jeszcze raz, jak go spróbuję zainicjować. Bo nie chciałbym resetera teraz przekładać, jeżeli dobra. On pokazuje tutaj w stanie, słuchajcie, pozostały toner. Nie wiem, czy widać, gdzie w granicach jednej, drugiej, jednej połowy tego tonera czarnego. Jeszcze raz próbuję go zainicjować. Ale może być, zobaczyć, bo reset jest przesunięty. Kurde, felek, no. Jedna sztuka mi została, a jeszcze się okazało, że będzie pokazywał niski poziom tonera. Znowu wyświetli. Jestem bardzo ciekawy. Tak pokażę. Dziś jeszcze miałem taki jeden toner, który służył mi stricte do sprawdzania drukarek, ale już zobaczmy, może go zaakceptuję. Jak na razie pozostały toner jest na full. Dobra, jest zaakceptowany toner i zrobimy ten sam wydruk. Nie wiem, czy dobrze widzicie, zobaczcie. No, nie jest to wyraziste. Ta literka A jest przyblakła. Druk testowy pokazuje tu pewne smugi. Dobra, zróbmy tą jedną rzecz i sprawdźmy. Może być wada tonera, jak on ma jeszcze 3/4 pojemności, to powinien idealnie drukować, a nie robić coś takiego. Wydruk testowy, wciśnij OK i zobaczmy i porównajmy teraz. Herbata na bok. Natomiast pamiętajcie, tak samo jak z tuszami, jak wam pokazuję z zamiennymi, jeden producent nie jest adekwatnie wręcz taki sam co do drugiego producenta. Tutaj praktycznie chyba producenci nawet są ci sami, bo z tego co widzę po stickerach i po znakach. Natomiast zdarzało mi się niejednokrotnie tak, że była seria, co była gdzieś, była jakaś wada lub zły proszek w tuszu. Nie ten rodzaj składu chemicznego, atramentu i wszystko się sypi, pomimo tego, że macie to samo, to jest różne. Jedno lepiej drukuje, drugie gorzej drukuje. No taki jest temat z zastępczych. No to jest jednak zamiennik, który jednak nie jest oryginałem. Chociaż nie zawsze, powiem wam szczerze, czasami kasety oryginalne do tonerów, czasami tusze oryginalne, chociaż z tuszami jest może mniej tych problemów, ale niejednokrotnie bywało tak, że jednak oryginalny toner nie był tak dobry, jak mógł być. Zobaczmy na tą prawidłowość teraz. Jest duża poprawa, zauważcie, nie ma takich niedociągnięć w wydruku, natomiast smugi jeszcze robi. Ja zrobię tu jeszcze więcej czynności, założę, pomimo tego, że dwa bębny dawałem tutaj widzowi do sprawdzenia, założę trzeci bęben, całkowicie nowy, bo może to być wina już zużytej listwy, która ten nadmiar zgarnia i przez to są te właśnie ślady. Zobaczcie tutaj. Mocniejszy toner mocniej nadrukował, nie ma z tym żadnego problemu, natomiast jeżeli chodzi o zostawianie smug, zostawił. Ja może zrobię to teraz i zobaczymy w komplecie, ale całkowicie nowy. Mam tutaj CL. Jak już wymienić komplet, to wymienimy mu komplet i sprawdźmy, jaki będzie teraz efekt. Czyli będzie nowy toner, nowy bęben.
bęben czarny, najwięcej ma cykli w każdej drukarce kolorowej i właśnie z czterema modułami, bo najwięcej się obraca, najwięcej jest używany. Tak już tyle zrobiłem, to zrobię z Wami jeszcze to, żeby zamontować nowy moduł, który my mamy pewność, że jest całkowicie nowy. I to, co odpowiada za obrazowanie w kolorze czarnym, to mamy. Warto, jeszcze zaznaczam, jeżeli nie będzie jakiejś od razu poprawy, patrząc na niego, to nie przypomnę sobie funkcjonować, słuchajcie. Struktury nie ma za bardzo zużytej, no coś jest, całkowicie widać inną barwę przy tej niezużytej części, co do części, która cały czas obrazuje. I zróbmy tak, zróbmy wydruk testowy, tak. Jeszcze warto zrobić po wszystkich tych czynnościach, może ten cały komplet ja sobie zostawię tutaj, żeby wiedzieć, że to jest klienta. Skoczył dobrze? Chyba tak. Schowam go, żeby się niepotrzebnie nie naświetlał. I teraz zobaczmy trzeci wydruk po wymianie kompletu, czyli całego nowego z kartonika wyciągniętego tonera i całego wyciągniętego bębna. Pierwszy. Drugi jest mocniejszy czarny, to widać, a będzie wyglądał trzeci. To jest trzeci. Smugi też są. I tutaj w tej sytuacji lubię czasami zrobić coś takiego jak kalibruj. Przy nowych materiałach skalibrować wszystko i porównać. Zobaczymy teraz, jaki w tym przypadku będzie efekt. Widzimy, że te smużenie jeszcze pomimo tego, że wymieniliśmy materiały, nam pozostaje. Chociaż no, jakość jest najlepsza z tych trzech, ale jeszcze jest to do dopracowania. Dostać się do pasa transmisyjnego, chociaż to zostawię na sam koniec. Bo miałem niejednokrotnie, słuchajcie, takie sytuacje, że po iluś tam stronach wydruku całkowicie ból znikał. A warto by było wziąć teraz, na tych nowych elementach, jak zrobiłem kalibrację, miałem zwykłą stronę dobrze zadrukowaną, chociaż nie wiem, czy znajdę prosto, bo u mnie tego jest dużo, i zrobić kserokopię. O, ta wygląda na test druku dość porządny. I zobaczyć, jak po prostu skseruje. Test wewnętrzny sobie darujemy, żeby była bardzo czytelna. To jest z drukarek, ta jest nie do końca dobra. To jest z drukarki HP, ale będą nas dziwić te różne kropki. Ta jest mocno tłusta, ta jest brudna. No tutaj widać kawałek. Dobra, weźmy pod uwagę, że mamy to tutaj oryginał bardzo tłusty. Czyli powinno nam bardziej pobrudzić go. Cofnijmy, zróbmy kopię. Zróbmy tą kopię, słuchajcie, mono. Niech ona sobie idzie, a ja jeszcze na deser zrobię kopię kolor z tej. Żeby nam się nie pomyliło. Kopia mono, widzicie? Mimo wszystko nakłada ten czarny, czyli będzie jeszcze jakiś problem głębiej. Zrobimy kopię kolorową. Start. I to widać. Widzicie te cienie? Nie pomógł wyeliminować ich ani moduł, to jest oryginał, to jest kopia, moduł bębna, ani toner. Czyli cały ten komplet wymienialiśmy i nie mamy. Nie mamy znacznej poprawy. Kończący się chyba toner niebieski, to jest kserokopia czarno-biała. Co nam pozostaje, moi drodzy? Pozostaje nam jedna rzecz. Dostać się do pasa transferowego, zobaczyć dlaczego tak, czy nie wymaga konserwacji. Ja jeszcze wyłączę urządzenie i zobaczymy, jak wygląda dokładnie. A, już wiem mniej więcej, co bym mógł jeszcze dla niej zrobić. Jeżeli chodzi o, zobaczcie, moduł, nie wiem, czy widzicie, ja widzę, że na grzałce, tutaj, w tym miejscu, tu dokładnie, zobaczcie, w tym miejscu, no jest jakiś defekt, czyli była jakaś kolizja.
Była jakaś kolizja, jednak jeszcze zobaczcie na wałek prowadzący, który tutaj się znajduje. Tu w tym miejscu. Warto by było go przeczyścić. I teraz tak, ja go wyczyszczę, teraz się rozłączę, wyczyszczę ten wałek, zrobimy za chwilę następny test. Pod paluchem czuć bardzo chropowaty, a to wszystko ma znaczenie, słuchajcie, i to bardzo duże. Teraz poczekaj, zobaczmy, zrobimy za chwilę testy, wyczyszczę ten, ale jeszcze jest do ten wałek, ale jeszcze jest jedna sprawa, czyli wałek grzejny uszkodzony mechanicznie. Zobaczymy, czy to wystarczy. Jest tu dużo konserwacji do zrobienia. Ja to wszystko wyczyszczę i za chwilę wracam. Zobaczymy w tym momencie, jaki będzie wydruk, żeby nie przedłużać tego wszystkiego. Moi drodzy, efekt czyszczenia rolek, wałków, przepraszam, prowadzących później, no, były straszne. Pokryte pewnym klejem. Czasami ja tak miałem, kiedy klient drukował na etykietach samoprzylepnych, papier, on jest samoprzylepny, te etykiety. Niekiedy różne są jakości tych etykiet, powiem wam szczerze, ale na rogach też jest trochę klei, to się wszystko kleja. Także mogłem zobaczyć wcześniej, chociaż nie podejrzewałem, wyczyściłem to wszystko, założyłem, zaznaczam, stare materiały, czyli założyłem materiały eksploatacyjne, które mi widz przysłał, czyli swoje, nie? Jego oryginalny bęben, już jakiś tam czas zużyty i ten toner. Zrobimy teraz wydruk, jeszcze jeden, ten testowy. Zobaczymy, jaki będzie efekt, bo to moi drodzy, było nie do przyjęcia. Zobaczcie. Smuga na smudze, nic więcej z tym nie mogłem zrobić. I ja już wiem, bo robiłem jeden wydruk, jak tylko to wyczyściłem. Ale zobaczymy, czy się ponowi i... O, cofnij to. To chcemy nacisnąć i wydruk testowy. Kliknie OK. I to tyle z tej czynności. Ja za chwilę zrobię jeszcze jedną rzecz. Pokażę wam po prostu jedną rzecz podstawową. Tylko po tym czyszczeniu zobaczymy, czy te smużenie zniknie. Po wyczyszczeniu wałków. No dobra, jeszcze raz idzie OK. Widzimy niezadrukowane miejsca z uwagi na to, że to są materiały klienta, natomiast smużenie praktycznie wyeliminowaliśmy. Nie do końca, zauważcie, nie do końca, bo on jeszcze gdzieś tam jest, ale poradzę sobie z tym. Natomiast samo wyczyszczenie wałków poprawia znacznie jakość wydruku. W drukarce Brother właśnie w tych modelach, ja wyłączę teraz mu energię, pokażę wam jedną rzecz. Mamy cztery moduły bębna, cztery moduły tonera, czyli cztery tonery, tak? Jest tych materiałów trochę, ale jeszcze mamy rzecz taką jak pas transferowy. On się w pewnych cyklach po prostu zużywa. Jest tu też listwa zgarniająca, która jest tu umiejscowiona. Nie, tu pod spodem gdzieś, tak? Dobrze mówię? Chyba tak, w konice minące jest tu, konika minolta, jak ma, to ma tutaj. Natomiast o co chodzi? Tutaj jeszcze mamy taki element. WT220CL. Jest to nic więcej jak śmietnik, który zbiera wszystkie śmieci. Wszystkie śmieci zużytego tonera. Tutaj mamy taki wałek gąbczasty. Warto, zaznaczam, bardzo warto odkurzyć go. Tu mamy listę zgarniającą, czyli można tu się dostać i odkurzyć, bądź wymienić ten cały element. Bo krótko mówiąc, on jeżeli już jest przepełniony, kupę syfu zostawia na pasie transferowym. Czyli krótko mówiąc, będzie kiepska jakość wydruku. Ja mimo wszystko to zrobię, tą czynność, to już poza nagrywaniem. Natomiast to, co możecie zawsze zrobić, to... no wchodź. To, co możecie, słuchajcie, zawsze zrobić... Dobra, wskoczył. Okej. To, co możecie zawsze zrobić, czyli wyczyścić wszystkie wałki pobierające i wszystkie wałki prowadzące. Materiały eksploatacyjne tutaj winą nie były. Widzieliście, że zdecydowanie jakość wydruku w tym momencie się poprawiła, a to jeszcze nie jest do końca w porządku. Także w drukarkach laserowych czynności jest dużo do wykonania, które możemy sami wykonać. Natomiast zawsze od najłatwiejszych rzeczy wychodzimy, czyli od materiału eksploatacyjnego. Ja te materiały może włożę z powrotem. Nie chcę, żeby się one już są trochę zużyte, prześwietliły.
Ale w drukarkach kolorowych po prostu mamy 4 sekcje i musimy 7-4 sekcjami zająć, żeby je sprawdzić. No tutaj adekwatnie drukarka niespracowana, to raz. A jeszcze jedna sprawa to to, że jednak ona pracowała i miała dość długi przestój. I myślę, że pracowała też na papierze samoprzylepnym, bo dużo kleju z rolek zabrałem. Dziękuję za atencję. Te czynności dość sporo nam pomogły, natomiast nie jest to do końca dobre. Ja jeszcze zajmę się za śmietnik. On nie będzie moim zdaniem do wymiany. Listwa cała, wały gąbczasty, będzie do odkurzenia, zaznaczam, do odkurzenia. Przy zamiennikach zamienniki mają tendencję do pylenia większego niż w oryginalnych tonerach i warto go co jakiś czas, krótko mówiąc, odkurzyć. Także na dzisiaj to tyle. Ja zabieram się za ostatni proces czyszczenia tej drukarki, ale wyeliminowaliśmy już dość znaczną część, słuchajcie, smużenia. Dziękuję. Mam nadzieję, że nie zanudzał Was, ten film nie był za długi, ale dość dużo musiałem rzeczy w międzyczasie zrobić. Dziękuję. Zapraszam do kolejnych dni. Dzięki. Cześć.